Dzień dobry Państwu, Kryzys 2020, Jan Fior. Dzisiaj dokończenie pytań i odpowiedzi tych, których poprzednio czy tygodnie temu nie zdążyłem zadać. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o śmieciach, walutach i pieniądzach, komunie 2.0 oraz innych anomaliach współczesnego świata. No ale to są pytania od Państwa. Na jakiej podstawie śmieci Polaków są w PEG-u, zapytał Pan Jerzy, z wodą pitną i do mycia? Odpowiedź. Politycy rządzący wpadają we własne sidła. Pani posłanka Kempa stała się ofiarą drwin z powodu zbyt tłustych włosów, a kto jak nie jej koledzy partyjni powiązali cenę śmieci z ilością zużywanej wody. To jest, zacytowałem wpis jednego, komentarz jednego z internautów na Facebooku. Przy okazji chciałem Państwa namówić na to, bo ja uważam, że to też jest skandal, żeby wiązać ilość, opłatę za śmieci z ilością zużytej wody. Dlatego, że po pierwsze jest to zachęta do tego, żeby mniej wody zużywać, bo no i być brudnym, a po drugie jest to jawna niesprawiedliwość, bo dwie różne osoby zużywające różne ilości wody będą płaciły za tę samą ilość śmieci, tyle różne opłaty. Jeden może zapłacić 100 zł, a drugi 30, czy tam nie wiem, jaka tam jest ta minimum, ale gdzieś koło 30 czy 20 zł. Więc to jest hańba, to prawo i myślę, że powinno zostać zniesione. A jeżeli nie, to namawiam Państwa do pozwu zbiorowego. Ja się chcę za to też wziąć, jeżeli się nikt nie weźmie. Chcę się za to wziąć, bo to jest karygodne. No, to tyle, jeśli chodzi o ten. No jeszcze mam jedno pytanie polityczne, ale to odkładam, bo nie chcę, żeby potem mnie kojarzono z jakimiś, z opcją, możecie mnie kojarzyć, z opcją Konfederacji, ale nie z walką polityczną, czy z opozycją, czy pozycją, czy z rządem, czy z antyrządem, nie rządem. Proszę Państwa, następne pytanie. Jaką walutę uznaje Pan za najbezpieczniejszą? Odpowiedź moja jest żadną. Najmniej niebezpieczne jest renminbi. Tak mi się wydaje, waluta chińska. Najmniej niebezpiecznym pieniądzem, różnica między walutą a pieniądzem jest taka, że proszę Państwa, waluta to jest, że pieniądz to jest waluta plus środek przechowywania wartości. Waluta to jest pieniądz papierowy, który nie trzyma wartości, prawda? Natomiast pieniądz trzyma wartość. I dlatego tutaj powiedziałbym, że jedyną bezpieczną w tej chwili walutą czy pieniądzem to jest złoto. Złoto i srebro. Pieniądz jest magazynem bogactwa. Pieniądz jest store of value, jak mówią Amerykanie. Trudno to przetłumaczyć, ale to jest jakby magazyn przechowania wartości, przechowania bogactwa. Natomiast waluta nie jest taką przechowalnią. Bitcoin jest walutą, ale nie jest pieniądzem. I dlatego stąd moja wątpliwość, że w sytuacji, kiedy potrzebna będzie właśnie ta świadomość przechowania wartości, Bitcoin się nie będzie bronił. I walutę tę można również łatwo, stosunkowo łatwo mnożyć i drukować. Może tak, że waluty można stosunkowo łatwo drukować i pomnażać. Bitcoina może nie tak łatwo, ale też można. I ja mam wątpliwości, czy ta granica 21 milionów bitcoinów, czy to jest rzeczywiście granica zamknięta. Nie wiem, jak to się ma do jak to jest określone, żeby mnie przekonać. Na razie nikt mnie jeszcze o tym nie przekonał. Na pewno zaraz napiszą zwolennicy kryptowalut, że się nie znam. No nie znam się, ale ja nie mam prawa, nie mam obowiązku się znać. Ja mogę się znać, ale mogę się nie znać. Ja inwestuję w wiele takich
inwestowałem wiele takich narzędzi, które, na których się nie znałem. Znaczy, znałem się na zasadzie, ale nie wiedziałem jak to w głębi działa. I inwestowałem, czasami nawet spekulowałem, nie wiedząc, jaka jest istota tego wehikułu inwestycyjnego. Trzecie pytanie. Czy czwarte, już nie wiem. Dlaczego złotówka jest tak słabą walutą? Ja uważam, tam jeszcze w pytaniu jest więcej, ale to jest właściwie takie, to co czytelnik pisze, słuchacz pisze, to są jego wnioski. Złotówka nie jest słabym pieniądzem, dlatego że my mamy stosunkowo dobrą gospodarkę, to znaczy jesteśmy słabszym pieniądzem, jesteśmy mniejszym pieniądzem niż walutą, przepraszam. Jesteśmy słabszą walutą, dlatego że właściwie złotówka można mówić o złotówce dopiero po latach 90., kiedy zaczęto myśleć o tym jako po reformie Balcerowicza, kiedy Balcerowicz zwrócił uwagę na to, że pieniądz powinien być silny. Polska waluta jest w tej chwili silna swoją gospodarką, to znaczy relatywnie silną gospodarką, bo jeszcze my wciąż jesteśmy w sferze takiej przetwarzania surowca i surowcowej. Sektor żywnościowy to jest gro produkcji przemysłowej, ale rośniemy i jesteśmy, ostatnie dane na przykład porównujące polską gospodarkę z tym, co się dzieje na Zachodzie, są dość optymistyczne. Wydaje mi się, że jeszcze się nie udało stłamsić tego liberalnego nurtu, jaki wybuchł po 90 roku i od razu po 95 mniej więcej. I zaczął od 95, do 95, przepraszam. I od 95 roku zaczął być hamowany. No jeszcze go nie wyhamowano. No PiS robi wszystko, co może poprzez kolektywizację gospodarki, poprzez zwiększanie wydatków państwowych, a zmniejszenie kosztem wydatków, kosztem kapitału prywatnego i tego inwestycyjnego, ale wciąż relatywnie jesteśmy dość dobrą walutą. Poza tym ten rejon cieszy się uznaniem inwestorów zagranicznych. To też ma znaczenie. Mówił pan, że 1 dolar w Libanie to 22 tysiące liry, tymczasem na Google pokazują 1513 funtów libańskich, albo w skrócie LP, taki jest symbol tej waluty, albo no oczywiście też liry to jest stare, tak jak u nas się mówi złotówki, a waluta się nazywa PLN. Odpowiedź moja. Teoretycznie obowiązuje PEG, jeśli chodzi o Liban, obowiązuje PEG w wysokości 1513, o ile pamiętam, czy 1515. funtów libańskich, czy lir za dolara, a w rozliczeniach bankowych jest około 4000 funtów za dolara, ale ceny są znacznie wyższe. Jeśli chodzi o ceny rynkowe, czy czarnorynkowe, nie czarnorynkowe, tylko rynkowe. Czarny rynek to jest coś, co powstaje w odpowiedzi na czarny rynek państwowy, gdzie rynek jest hamowany. Kiedy państwo wprowadza regulacje, państwo wprowadza kontrolę cen, co nam grozi, pan Jackowski, Jasnowidz przewiduje, że będzie u nas kontrola cen i płac. Najprawdopodobniej, mam nadzieję, że może nie zdążą, ale coś takiego się grozi. To właśnie czarny rynek, to co nazywamy czarnym rynkiem, to jest właśnie ta dobra, zdrowa odpowiedź, żeby można było dobro kupić. Więc 19 października i 20 cena wynosiła 21 500, mówię o Bejrucie, odpowiadam na to pytanie. Potem był spadek do 19 500. Potem był spadek 19 500 i wczoraj znowu 20 200. Także jest to tendencja spadkowa. Dla tych, którzy by się zainteresowali, przypominam, że jest to do wzięcia dobry pracownik, tłumacz, politolog, człowiek znający, mający układy. Tam w Bejrucie nie mam w tej chwili pracy i jakbyście państwo chcieli kogoś takiego zatrudnić, no to można. To tyle. No jeszcze inna uwaga, ale to już właściwie o tym.
O tym mówiłem, że ta wysoka wartość dolara, szczególnie tam, bo ktoś też mi zwrócił uwagę, że trudno porównywać Liban z Polską, czy Polskę z Libanem. Oczywiście my jesteśmy bardziej produkcyjnym krajem, bardziej przemysłowym niż Liban. W związku z tym ta wrażliwość na kurs dolara jest u nas słabsza. Natomiast trzeba pamiętać, że wszędzie jest tak, że wszędzie się tak dzieje, że ludzie posługują się pewnymi stereotypami, tradycyjnymi stereotypami i będą uważać, tak dzisiaj wielu z Państwa pisze do mnie, czy no nie wielu, ale sporo osób pisze, że kupują dolary, że mają zamiar kupić dolary i tak się upewniają, tylko czy ja jestem za tym. Ja jestem przeciwko kupowaniu dolarów, uważam, tak jak poprzednio powiedziałem, że wszystkie waluty są w tej chwili na wymarciu. Może się renminbi czy yuan jakoś uchowa, ale też będą szli w kierunku waluty cyfrowej. Zresztą już w tej chwili w Chinach gotówki nie ma, prawda? Nie można kupić tam zapałek, nie można kupić za gotówkę papierosów. Wszystko na kartę, wszystko na telefon. Nadchodzi komuna 2.0. A wszyscy trzej, bo to się odnosi do audycji, gdzie braliśmy udział ojciec Gniadek, Teat Witkowicz i ja, przeżyliście tę pierwszą komunę. Jakie rady możecie dać obecnemu pokoleniu? Ja co prawda nie konfrontowałem z moimi kolegami, ale wydaje mi się, że się zgodzą ze mną, że tym, co należy na co należy zwrócić uwagę teraz w drodze, może nie w drodze, ale na wypadek, gdyby ta komuna 2.0 się miała pojawić, to jest tak, dobry zawód, dobra praca, dobry zawód, umiejętności. Żebyście Państwo zwracali uwagę na to, zastanówcie się zawsze, jak będziecie się chcieli kształcić czy jakiś zawód poznać, czy znacie kogoś, kto by Wam za to zapłacił, za tę umiejętność. Jeżeli znajdziecie takich, przynajmniej w swoim otoczeniu kilku czy kilkunastu osób, to znaczy, że to jest dobry pomysł. Należy otwierać własne biznesy. Mimo, że jest taka antyprzedsiębiorcza retoryka w całym świecie, bo i w Stanach Zjednoczonych tak samo, mimo, że mamy antyprzedsiębiorczy rząd, o czym świadczy zawartość tego polskiego ładu, to chcę Państwu zwrócić uwagę, że znacznie lepiej mieć własny biznes niż pracować dla kogoś. I nie bać się. W PRL-u nie było konkurencji, a mimo to bardzo niewiele ludzi otwierało własne biznesy, a można było. Z perspektywy lat uważam, że największym błędem, jaki zrobiłem w PRL-u, to było to, że nie otworzyłem sobie żadnego prywatnego interesu, a można było, bo jak mówię, nie było konkurencji. Teraz też tak będzie. Ludzie się będą bali, ale to strach ludzi jest, proszę Państwa, przewagą konkurencyjną każdego biznesu. Jeżeli wszyscy się boją otworzyć biznes, to otwierajmy. My też się boimy, ale otwierajmy, dlatego że wtedy będziemy mieli małą konkurencję, bo się inni boją. Nie godzić się z rzeczywistością, pyskować ile się da. Na zjawiska, na konkret, tylko nie, na zjawiska, na ceny, na politykę gospodarczą, tylko nie na ludzi, nie po nazwisku, ale nie bać się i pyskować. No oczywiście polecam twarde aktywa, złoto, srebro, ziemia rolna. No może jakieś działki też, ale na razie rolna. Dywersyfikacja zasobów, no to pod dywersyfikacją zasobów to mam na myśli to, żeby mieć i dobry zawód na wszelki wypadek. Można mieć dobry zawód, można być lekarzem, a prowadzić kiosk warzywny. Może być taka sytuacja. Znam taki przypadek. Więc z PRL-u na przykład. Więc ta dywersyfikacja, czyli możliwość kilku różnych aktywności równocześnie, to jest dobra zasada. I życie poniżej swoich możliwości. Milioner, pamiętajcie Państwo, że milioner wydaje 1/6 tego, na co go stać. Ludzie posiadający majątek rzędu miliona dolarów, czy złotych, czy innych tam jeszcze walut, ale tych mocnych, wydają na życie co najwyżej 1/6 tego, na co ich stać. Więc oni żyją poniżej stanu, a nie ponad stan. Zadłużanie jest zawsze szkodliwe.
szarżowanie, wydawanie, rozrzutność zawsze szkodliwa. Pracować nad planem B. Szukać zawsze alternatywy. Co zrobić, żeby było trochę lepiej. Mam okazję kupić kilka monet od znajomego. Krugerrandy, australijski kangur, Brytanik, Brytania, kanadyjski lisz klonowy, wiedeński filharmonik, amerykański lipa i tak coś tam. Które monety złote są najlepsze? No najlepsze to są te, które są najbardziej rozpoznawalne. Mianowicie właśnie, tu pan wymienił Krugerrand, kanadyjski lisz klonowy, wiedeński filharmonik, amerykański orzeł. To są najbardziej rozpoznawalne. No może jeszcze kangur australijski, ale nie wiem, jakie będą teraz notowania Australii po tym lockdownie, po tym popisie terroryzmu państwowego, jaki miał miejsce, czy jaki w dalszym ciągu ma miejsce tam na dole, w Australii, no i Nowej Zelandii. Także to są tak. Ale dlaczego to zaniepokoiło mnie to, dlaczego pan kupuje od znajomego? Dlaczego? Dlatego, że znajomy co, taniej chce sprzedać od dealera? Nie, bardzo wątpię. To. A jeżeli taniej, to może coś jest złego z tymi monetami. Ja uważam, że należy, nie dlatego, że byście państwo znowu tam ktoś będzie mówił, że naganiam. Nie, ja nie mówię, nawet idźcie sobie do jakiego chcecie dealera. Nie musicie, możecie w Dublinie kupować, w Monachium, gdzie chcecie. Tylko nie od znajomego. No, z jakiej racji? Skąd znajomy ma te monety? Będziecie mieli zaświadczenie, jak kupicie od dealera, macie zaświadczenie, żeście kupili. Nie będziecie mieli problemów z urzędem skarbowym. Nie będziecie mieli problemów z jakimiś potem procedurami od kupywania, czy od sprzedawania, bo jest źródło znane i w razie wątpliwości pokażecie kwit zakupu, fakturę zakupu. Tak bym stawiał sprawę. PiS mówi, że solidarność ludzka wymaga, aby wszyscy byli zaszczepieni. PiS mówi, że populacja narodu ma się rozrastać. To dlaczego się nie nakaże, żeby wszyscy się żenili? Taki temat. I dlaczego nie zakaże się, żeby LGBT, znaczy zakazać działania LGBT, bo oni występują przeciwko prokreacji. A to tylko tak przeczytałem właściwie z rozpędu. Bo chciałem to pytanie ominąć. Dlaczego rząd nie uważa, że lockdown jest też szkodliwy? No nie uważa, dlatego że rząd żyje zawsze z wojny, rząd żyje zawsze z konfliktu, więc rząd lubi takie rzeczy. Rząd lubi, jak my się kłócimy, jak są awantury między ludźmi, jak są spory, jak są, może i wojna domowa nawet, ale tak to jest. Zainteresowałem się biznesem polegającym na wypożyczaniu krótkoterminowym samochodów sportowych oraz luksusowych. Zauważyłem, że obecne wypożyczalnie mają dość duże obłożenie i na wynajem trzeba czekać około miesiąca. Czy twoim zdaniem to trafny wybór, czy strata czasu? Dodam, że samochodów nie będę kupował ani leasingował, tylko wypożyczał od dealera. No to jakby leasing, nie? Ale może doraźnie, tak, wypożyczał od dealera. Moje pytanie jest takie. Gdyby to był łatwy biznes, to już dawno by istniał. A jak jest, nie istnieje, to znaczy się, że coś jest nie tak. No przecież dealer, który ma do czynienia z tymi samochodami, który ma pożyczać tobie, ma pożyczać te samochody, no to sam może przecież to samo robić. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki zbyt prosty schemat. Ja bym tutaj państwu zwrócił uwagę jeszcze raz na to, jak rozpoznać, czy pomysł, jaki macie na biznes, czy jest dobry. Zawsze się zastanówcie nad tym, czy kto od was to kupi, kto to będzie kupował, no ewentualnie dlaczego. Drugie pytanie, dlaczego kupi od was, a nie od kogoś innego? Bo przecież przeważnie jest tak, że nie jesteśmy pionierami w jakiejś dziedzinie, więc już ktoś to produkuje. Zastanówmy się, dlaczego klient, potencjalny klient, kupi od nas, a nie od tego. Co zrobić, żeby kupił od nas? I trzecie, jak na tym zarobić? Ja nie wiem, jak na tym zarobić, skoro dealer dowiedział. Kilka razy miałem taką sytuację, że jak się dealer dowiedział, że ja chcę odsprzedać, to bym podnosił cenę. No,
Tak to jest. Ale nie chodziło o samochody, tylko chodziło o części do komputera. Uważam, że nie należy oszczędzać ani pożyczać, lecz tylko inwestować. Co pan na to? Żeby inwestować, trzeba najpierw oszczędzać. Co to znaczy oszczędzać? Oszczędzać to znaczy nie skonsumować tego, co żeśmy zarobili z pracy naszej. Więc to jest również ta powściągliwość, o której mówiłem. Kapitalista, zanim zacznie zarabiać dzięki kapitałowi, który zainwestuje, najpierw musi oszczędzać. Więc to jest, proszę Państwa, właśnie tutaj też przy okazji zwracam uwagę na to, że kapitaliści to nie są tacy ludzie, którzy mają pieniądze i sobie szastają tym pieniędzmi, żeby produkować więcej pieniędzy. Kapitaliści to są ludzie, którzy ciężko pracują, potem oszczędzają z tego, co zarobili. Oszczędzają i dopiero te oszczędzone pieniądze starają się tak ulokować, żeby przynosiły im więcej, na przykład niż trzymanie ich w banku. No, także kapitalizm to nie jest system pasywny, tylko to jest system bardzo aktywny i można powiedzieć dość wymagający cierpliwości i wyrzeczeń, zanim się nie zostanie tym kapitalistą. Mam kredyt konsumpcyjny 50 tysięcy złotych na 9% oraz prawie 50 tysięcy pożyczki hipotecznej na dom do spłaty, którą spłacić pożyczka na 6,5%, którą spłacić jako pierwszą. Proszę Państwa, zawsze jak mamy kilka długów, to warto je skumulować w jeden dług hipoteczny. Dług hipoteczny jest z reguły, ponieważ to jest najwięcej, to jest największy obrót, jeśli chodzi o kredyty w każdym banku, prawie w każdym banku, to bank się stara, dużo na tym zarabia, w związku z tym bank się stara, żeby te kredyty hipoteczne były zawsze konkurencyjne. Mniej więcej cały rynek jest podobny, rzadko się zdarza tak, żeby jeden bank oferował na 6%, a drugi na 3%. Przeważnie to są różnice na 0,5%, czy jakieś inne dodatkowe takie drobne opłaty, jak opłata aplikacyjna, czy wycena domu, czy tak zwane punkty, prowizja bankowa i tak dalej. Więc zawsze kredyty hipoteczne są najtańsze. Więc jak macie Państwo kredyty, które są droższe, to je po prostu spakować w jeden i przefinansować w oparciu o swój kredyt hipoteczny. Jak to się robi, no to może kiedyś więcej na ten temat powiem dzisiaj. Dzisiaj już na tym będę kończył. I ostatnie takie trochę refleksyjne pytanie. Co robić? Czym się zajmować? Jak w tym stanie psychozy się odnaleźć? Nie ukrywam, że obecna sytuacja podcięła mi skrzydła. Depresja, strach przed kolejnym zamykaniem w domach spowodował, że plany rozpoczęcia własnej działalności odłożyłem na później. Szukałem innego zajęcia, a czy poprzez nie mogę tego zrozumieć. Chodzi o to, żeby zrezygnować z doświadczeń, ze współpracy z moim poprzednim szefem, który orał mnie robotą. Ale obawiałem się tego doświadczenia i wieku. I próbowania w wieku 30 paru, prawie 40 lat zaczynać coś nowego, dlatego że pracodawca jest taki, jaki jest. Zamiast szukać nowego zajęcia, gdzie ponownie będę tylko pracownikiem, chcę stanąć sam, odpowiadać za swoje decyzje. No dobrze, no to jest właśnie teraz odpowiada pan sobie. To, co ja bym odpowiedział. Klepać się po ramieniu, gdy dobrze coś zrobię i mieć pretensje do siebie, gdy coś sknocę. Życie nie jest sprawiedliwe. No tak, życie nie jest sprawiedliwe. I dlatego trzeba, moim zdaniem, ja też wiele razy w życiu popełniłem taki błąd, że stawiałem się w roli ofiary, a tymczasem ja byłem sprawcą. To, że działo mi się źle, że mnie ktoś oszukał, że mnie ktoś robił wała, to była tylko i wyłącznie moja wina. Więc tak samo w tym przypadku. Żeby się nie załamywać, nie litować się nad sobą, nie stawiać się w pozycji ofiary, tylko być twardym gościem, który walczy o to, żeby było lepiej. Rodzina jest takim silnym motywatorem i dlatego zastanówcie się, co będzie z waszymi dziećmi, co będzie z waszymi wnukami, jeżeli wy się teraz nie postawicie. Co to jest za sytuacja? Mamy kilkudziesięciu ludzi, którzy robią co chcą z nami
i my się na to godzimy, kilkadziesiąt milionów ludzi się godzi na to, żeby jakiś facet czy kilku facetów nam podnosiło, zabierało pół pensji albo więcej niż pół pensji, żeby nam zakazywało, żeby nam dawali jakieś split payment, jakieś idiotyczne formuły, wymagali na wszystko papieru, który to wszystko kosztuje, to wszystko jest obciążeniem, stresuje, wprowadza w depresję. Zastanówmy się, może można byłoby tych ludzi gdzieś odsunąć albo zmienić na innych, albo w ogóle wymienić ten system na lepszy, a nie poddawać się temu, żeby kilkudziesięciu ludzi w takim licznym kraju jak Polska robiło co chcą. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o pytania. Mam jeszcze więcej pytań, ale nie chcę zanudzać, bo wiem, że ta dynamika cudzych wątpliwości jest różnie odbierana. Chciałbym tylko Państwu przypomnieć o obowiązku wspierania Konfederacji. Ja taki obowiązek sobie nałożyłem i nie domagam się, ale proszę, apeluję, żebyście Państwo wspierali Konfederację, bo to jest jedyna partia w tej chwili polityczna, która właśnie dba o swoich wyborców, myśli o swoich wyborcach, w swoich planach ma troskę o wyborców i z tego uczyniła program polityczny. Poza tym pozostałe dbają nie tylko najwyżej o siebie, a właściwie ich członkowie dbają o siebie. I to jest niepokojące, bo każdy człowiek dba o siebie bardziej niż o wszystko inne, ale wie o tym, że dbając o innych, to jeszcze bardziej o siebie dba. No, a tu ci nie wiedzą. Mennica Mazowie jest naszym partnerem i partnerem tego odcinka również. I przypominam, żebyście Państwo weszli na stronę mennicamazowia.pl. Mazowia przez V. Mennica Mazowia, jednosłowo.pl i tam Państwo znajdziecie wybór. I tak jak powiedziałem, ta piątka. Krugerrand, amerykański orzeł, liść klonowy, filharmonicy, ewentualnie panda albo kangur. To będziemy dwa razy, nie, kangur, tak, australijski. Akademia Młodych Milionerów to jest bestsellerowa seria wydawnicza, super sukces 2021 roku. Zapraszamy rodziców i dzieci, które chciałyby w przyszłości popracować na swoim, czyli we własnej firmie, żeby się nauczyły tego, żebyście Państwo mieli też świadomość, że czytając te książki, czy darując im te książki, to przeczytajcie zresztą sami, zobaczycie, ile Wam się otworzy w myślach, w refleksjach, ile nowych pojęć i nowych pomysłów się urodzi. Idealnym prezydentem dla najmłodszych. Ja już mówiłem, że inflacja powoduje, że książki znikają z półek coraz szybciej, a do świąt już jest ile? Tam niewiele, nawet nie ma chyba 9 tygodni. Tak żebyście się Państwo, jak idziecie do księgarni, prawie we wszystkich księgarniach, a w internetowych to na pewno we wszystkich, są książki Akademii Młodych Milionerów i pytajcie o Kota Biznesika, Johniego Profita, Złoto Johniego. Komiks taki, można powiedzieć, dla dorosłych i dla dzieci, jak powstaje bogactwo i kiedy nie powstaje, narysowany przez Irwina Schiffa, ojca Petera Schiffa, wybitnego ekonomisty, obaj zresztą wybitni ekonomiści, taki syn jak i ojciec. Leśna spółka Wiewióra Albina, powieść z reszczykiem zatytułowana Mrowisko, Złoty interes Zosi, taka pouczająca książka o pieniądzach. Oraz nowość Basia Rycerska, Pakt ze Smokiem. No wkrótce jeszcze jedna nowość, jeszcze przed świętami będzie, myślę, za dwa tygodnie już będzie to, ja to zaanonsuję. A na razie życzę Państwu miłego weekendu i do usłyszenia za kilka dni.